Cześć, włączyłeś nagrywanie? Tak. Super. Witam na kanale Śpimy. Coś chciałem dokończyć, nie pamiętam co chciałem dokończyć. Zacznijmy najpierw od intra. Właśnie, jest kanał Śpimy, jest to kanał do spania, nudny, gadamy. Nie myśl o tym, bo dużo jest komentarzy właśnie, że o, włączam was później, bo tak ciekawie gadaliście. Nie gadamy się ciekawie. Wydaje, tylko, że ciekamy ciekawie. Dzisiaj abyś... będzie nudny odcinek dla odwrotu. Dziękuję, bo ja wymyśliłem, jesteś super. Nie, no nie o to chodzi, że oglądajcie z playlisty, bo to warto. Nie wiem o czym gadam. Tak, z playlisty oglądajcie. No chłop wymyślił temat jakiś o wodzie, temat rzeka. Temat rzeka, to mój żart był no, przed wejściem, to ja powiedziałem. No wiem. Jeszcze ukradł go. Dzisiaj będzie 27 ciekawostek o wodzie, nie ma co lać wody, no. Zaczynajmy. No i co ty o tym chcesz gadać, bo nie, no, nie mam wiem, pojęcia, taką, więc... No bo... Pomyślałem sobie tak, że zazwyczaj siedzimy tutaj i pierdzielimy o głupotach. Na przykład wczoraj uważam, że był tak na maksa, nie mam zielonego pojęcia, o czym przegadaliśmy. A propos wody, ty jesteś fanem ciesowianki? Skończyła mi się woda a propos wody. Ale czy jestem fanem ciesowianki? Nie wiem, wiesz co, ona ma bardzo dużo mineralizacji, jest wodą niegazowaną, więc to miłe jest. Bo... A ty strasznie dużo tej ciesowianki pijesz, się założyłem. Tylko ma pH 7, to dobrze czy nie? Bo na przykład ta fajna, taka, przez 7 lat pH wody, nie ma napisane, że przez 7 lat. Ja powiem szczerze, 7, więc może być przez 7 sekund na przykład. Powiem szczerze, piję taką wodę, która nazywa się tak, a ona mi poczekaj. Smakuje. Aha. Nazywa się Primavera, jest fajna. No Primavera też jest w porządku, ona jest jakaś taka neutralna mi się wydaje, że ani nie ma dużo mineralizacji. Nie wiem o co chodzi z tą mineralizacją, słyszałem coś tam, że jakieś minerały są, stary, no to chyba ważne jest, ale też to pH jest ważne, jednym bo wtedy z biznesów, jest taka neutralna woda. Jednym z największych biznesów na świecie, największych skamów jest produkowanie wody. A wiesz, kurwa, że Primavera jest, tak jest z moich okolic chyba jest, poczekaj, sprawdzę, żeby cię nie okłamać, ale kojarzę, że ona jest Primavera ozorkowa, znaczy a Ozorków jest obok Zgierza, który jest obok Łodzi, to jest obok mnie, Primavera. Po pierwsze, Primo, to mnie głowa boli strasznie, chyba zaraz pójdę po tabletkę. Jastrzębia Góra, no to nie. To koło mnie jest. Jakieś Primavera Spa, no właśnie. Primavera też jest sklep zoologiczny i nie tylko. Jest też Primavera Home. Są te, a jest Primavera Woda. Ona jest zczerpana z głębokości. Ale skąd? A czy wiedziałeś o tym na przykład? Wiedziałem. Czy wiedziałeś na przykład o tym, że 97% wody to woda, tak, słona? Tak, ozorków. 97% wody na Ziemi to woda słona? To czemu tak dużo wody pijemy i jeszcze ona się nie skończyła? A woda w zamkniętych pokrywach lodowcowych to, no bo 2%? To dużo jest. A woda z lodowca to jest droga rzecz, wiesz? A woda pitna, którą produkujemy i pijemy i którą spożywamy, to 1% całej wody na świecie. I tak dużo jest i ludzie wszyscy zdążą się napić? Bo sikają tym potem i to, wiesz, filtrują. Pijesz, stary, ty myślisz, że to jest pijesz woda? Pijesz siki? Myślisz, no, ale myślisz, że czekaj, poczekaj, mam szczelinki do filtrowania wody. Na bank i bym tam ktoś się to zesikał. Ale myślałeś kiedyś o tym? Zesikałbym się. Myślałeś no, kiedyś o tym? No pewnie tak, ale to działa tak, że co to ziemia filtruje i to w ziemię wchodzi i ziemia robi czystą wodę, czy właśnie co? Się zastanawiam, jak to działa, że są siki i nagle jest dzieje? Woda. No one parują i później to się zmienia w chmury i pada to. Może tak. Dominik Kubicki kiedyś przez rurkę pił takie coś i ten, i dobre pił było. Przez rurkę i próbował się dokąpać do jądra Ziemi. To jest szalony człowiek i naukowiec. A propos więc dokopania się do jądra, no, widzowie, chciałem powiedzieć, że możliwe, że będzie Spotify szybciej. Dlaczego? Dlaczego do jądra? O co ci chodzi? No bo trzeba dojść do jądra tematu, którym jest Spotify. Ludzie bardzo często proszą o Spotify. Będzie Spotify, widzowie, niedługo. A, czy już to ten, co? Nie, jest. Nie powiedziałem, że będzie, po prostu będzie niedługo, no o co ci chodzi? No taki bo jest takie fakt. Coś, że podobno... A przez co to będziemy wyrzucać? Jak wrzucić podcast? Nie wiem. Chodzi o to, że jeżeli jest się na YouTubie, jako filmiki na YouTubie długometrażowe, to nie jest się traktowanym jako podcaster, podobno, w oczach reklamodawców. A ej, jak będziemy to wrzucać... Nie chcieliśmy być jako podcaster. Ale poczekaj, ja ci wytłumaczę. A jeżeli a co? Wrzucimy to na Spotify'a i na inne platformy, to będziemy już podcasterami. Wiem, że nie chcieliśmy być, ale będziemy na robić reklamy. Są reklamy. Super, więc super. Więc będziemy mogli promować dla was reklamy, fajne widzowie. Produkty i dostawać za to ekstra. Sianko. I ja mam taką propozycję. I będzie mniej reklam wtedy. Tak, to właśnie chciałem no powiedzieć. Na Spotify też nie będzie reklam. Chciałbym powiedzieć ej, tak. Chciałbym powiedzieć tak. Do obu stron. To jest rzadka sytuacja. Będziemy... Mam taką propozycję. W odcinkach, w których będą deale, nie będzie w ogóle reklam, a jak będziemy mieć deale na kanale, to nie rzucajmy okay. reklam.
Nie rzucajmy tak często. No okej, okay, rozumiem, o co ci chodzi. Mniej więcej. Żeby mieli łatwiej, że okay. Dla nas jest fajnie, bo dostajemy pieniążki, to oni dostają content bez reklam. No dobra. Ej, to no właśnie to miłe zrobiłem. No to tak, to o co coś mi chodziło właśnie. Takie a, i chciałem powiedzieć korzyść. Dobranoc dla wszystkich, którzy jeszcze nie śpią. Trade offer, you received. Dobrze. Z ważnego dla... Boże, dobranoc dla wszystkich, którzy nie śpią. Wszystkich, którzy śpią. Jesteś ważną osobą, jutro będzie wielki dzień. Mam nadzieję, że twoje życie jest cudowne. Napij się tak wody moje. Przed spaniem. Moje nie masz cudownego życia? Nie masz cudownego słodkiego, życia? Słodkiego, miłego życia. Napij się wody. No mi się skończyła, muszę iść do Żabki. Albo zamówić liska, ale pójdę do Żabki, bo się przewietrzę trochę. Jak chcesz, to się przejść, ja będę gadał przez 20 minut. Nie, mi pójście do Żabki zajęłoby... No jakbym pobiegł, to 5 minut bym był z powrotem. No to idź, a ja se pogadam. Nie, jeszcze nie chcę mi się aż tak bardzo pić. To byłoby śmieszne całkiem. No ale się to koniec mogę pójść. Dobrze. No, właśnie jeszcze może na ten, jak ktoś już ten... A czy wiesz, że jeśli cała woda byłaby równomiernie położona na ziemi, to miałaby głębokość co to znaczy? 3700 metrów? Nie wiem, ale tak przeczytałem taką ciekawostkę. Co to znaczy wody. Równo? To nie rozumiem nawet to, co schodzi. Chodzi o powierzchnię ziemi, no jaką masz kulę. Ale nie jest równa powierzchnia ziemi, więc... Ale gdyby była... w całościowo to się nazywa jakoś. To oglądaliśmy ostatnio Kaspra Pitale, który mówił tak. To jest kula. I później też się Eldorada zaczynało dziać, ale powiedział ja też tak, rozumiem. Ziemia to nie jest kula. I ziemia to nie jest kula wcale, bo jest to coś inaczej, jakoś to się nazywa, bo nie jest idealnie równa, tylko jest ma góry, doły i tak dalej. Więc to się jakoś inaczej nazywa. To są pierdoły, bo z daleka i takie są. A czemu na przykład globus jest idealnie okrągły, zamiast zrobić tak, żeby pokazać właśnie te góry i tak a dalej. A są takie globusy? No, okej. Okay. No i teraz się chciałem taki świecący mieć i nigdy takiego nie miałem. Drogi był. Drogi był. Kurwa, drogi był. No to, no. No. Ja chciałem też taki świecący globus. Nigdy mama nie chciała mi kupić, ani tata. No. Właśnie. Nie wiem czemu, ale są takie rzeczy, które w dzieciństwie, jak się było małym, zawsze chciało się mieć. No co na przykład jeszcze? Domek ja na drzewie. Domek na drzewie też. No nie ma fakt. Dziecka, nie ma absolutnie dziecka, które nie chciało być w domku na drzewie. Każdy ja już chciał miałem być. Plan zbudowania tego domku i tak dalej. Też. Tata miał mi pomóc, ale chyba drzewo było jakieś się okazało niefajne pod to. No a później nie było innego drzewa już. Tak ja zawsze robić. Zaczynałem budowę, już drabinkę robiłem z tego, że wbijałem gwoździe do drzewa i ktoś przychodził. Ja nie co robiłem ty, drabinki, robisz? Tylko po prostu było takie fajne drzewo, na które można było wejść. Bardzo je lubiłem. A później tata gałęzie ściął, nie wiem po co. I już nie mogłem wchodzić. Czemu ojcowie ślają gałęzie na drzewach? Czemu oni to robią? Nie wiem, jeszcze to drzewo było tak po środku niczego, no ono nie przeszkadzało nikomu. Nie wiem, może na opał albo a może coś. To jest tak, że jak drzewo ma gałęzie grube, to może się zawalić. Nie, no to był orzech laskowy. Włoski. Laskowy? Nie, włoskie to są takie wielkie właśnie. To przy tym to tam wiadomo, no przycinał też te. A tam się nie dało wejść, a laskowy był tak jakoś skonstruowany, że tak dało się wchodzić na to, do środka. Bardzo fajne było to drzewo. Ja wchodziłem co na tak czereśnie. Najczęściej wchodziłem na czereśnie, bo szpaki wpierdalały i trzeba było udawałeś szpaka. Nie, i trzeba było szybko obierać, bo szpaki wpierdalały i tata mówił tak. No tak. Masz wakacje, pozbieraj czereśnie, bo szpaki wpierdalają i potem nie będzie czereśni. A to u mnie się tego brać. Nie zbierało, to się po prostu szło i się jadło. No ale u mnie robili zbierało. Z tego takie różne kwaśne, rzeczy. Kwaśne. Z czereśni? A, no czereśnie też moja mama kładła w słoiki na przykład i był taki kompocik i słodkie właśnie wiśnie były. Tak, kompocik w słoiki, tak. Ja pamiętam, no, tak, kiedyś chodziło totalnie też, o słoiki kompocik, tak. No. Co ci chodzi? No tak, chodziło o kompocik na pewno. No naprawdę, no nie, no o co tak, ci teraz tak, chodzi? Tak, ja też chodziło o kompocik. Kompocik i powidła i dżemy i w ogóle wcale nie chodziło o coś innego. No o co chodziło, bo naprawdę moja mama z wiśni, z czereśni robiła kompocik. Nic, i nieważne, nieważne. No ja też nie wiem, o co ci chodziło w tym momencie, ale robiliście ale jakieś pojebane z rzeczy? Wiśniami. Ty kiedyś poczekaj, mówiłeś, że zrobiłeś... Chcę powiedzieć jeszcze jedną historię z wiśniami, bo były też wiśnie kwaśne, takie gorzkie i cierpkie i właśnie z tego się też tam jakieś gówna robiło takie. No i trzeba było je drillować, to się nazywało drillowanie, kurwa. No to jest takie coś, że pestki wyciągasz z tego. I mieliśmy taką maszynę, która wkładałeś wiśnie i ona pyk, klikałeś tak i pestkę wypierdalało.
No i ja kiedyś chciałem to zrobić, bo to fajna była taka zajawa, że przyszedł, że wiśnie, napierdalasz je z pestek. No i mama mi pozwoliła to zrobić, później tak zdenerwowała, stary sobie zęba rozjebał, bo zrobiłem to niedokładnie i później były dżem z tego i stary sobie dżem wpierdalała tam pestka, kurwa. I w chuj było tych pestek. No dobra, to tyle z naprawdę zęba swój tato stracił przez to? No to sobie łamał chyba coś, no nie wiem. Ja pierdolę. Ale wiem, że byli źli rodzice, ich mi nie dali nigdy nic robić. Naprawdę, jak ty byłeś mały, to ty byłeś tym pieskiem takim dogobem, tym takim dziecko w czapce. Z mamą, no tak, no chciałem robić fajne rzeczy jakieś takie, ale nie zawsze wychodziło. Jezus Maria, ale... Możesz powiedzieć to, co ci przerwałem, przepraszam. A, to ja mam do ciebie ciekawostkę. No. A mi się chce ziewać dzisiaj. Ale tu można, bo to kanał śpimy. To jest kanał, fajne ziewanie, można niektórzy ziewają, jak się ziewa. No na pewno ktoś teraz ziewnął. Nie wiem, czy znasz taką ciekawostkę, albo wiesz, ale u mnie się robiło tak, że jak się obierało śliwki takie fioletowe, wiesz, które są śliwki? No są takie małe i są też takie duże. No te większe śliwki. No, no. No to jak się je obiera i się z nich wyjmie pestkę. No. To nie wiesz dalej, o co chodzi? Nie wiesz, no, dobra. No, pestkę. Wiem, że tam robaki są często, ale... Nie, no wiesz, o co chodzi? Ludzie wyrzucają te pestki, a u mnie się te pestki łupało na pół jak orzecha i się jadło te pestki w środku. Co? No. Ale to dobre jest? Tam, tak. Tam jakiś... chory jesteś, tam jest jakaś trucizna. Nie, to jest zajebiste. W jakiejś pestce gdzieś słyszałem, że jest trucizna jakaś w jakiejś pestce. Ale nie wiem, z jakim nie pamiętam w jakim owocu. Ale naprawdę, jak będziesz miał jakieś okazje, nie. Albo jak widzowie będą mieć okazję, serio. Tak się nikt nie, nawet mi rodzice coś takiego nie mówili, to nie ja jest się tak, znałem że... akurat nie. na ogrodnictwie gdybym trollował, to by było to niebezpieczne, bo bym miał widzów no do jedzenia tego. No byłoby w sumie, więc... jakby nie troluję, mówię naprawdę. Ale to, a jesteś pewien, że na pewno to są wszystkie gatunki, nie jest to jakaś specjalna jeden gatunek tej wiśni, śliwki. A myślisz, że mieliśmy w domu na ogródku, kurwa, specjalny gatunek wiśni, z tych... Nie mam pojęcia, co ty miałeś, kurwa, w ogródku. Człowieku. No normalnie, albo może to wygooglujemy też? Czekaj, wygoogluję, zanim powiemy widzom. Coś mi tu śmierdzi. Pestki czereśni. Nie czereśni jeszcze, śliwki przed chwilą mówiłeś. Się okaże, że czereśni są trujące. Coś tak pestki z czereśni, jest... podobnie jak pestki wiśni i pestki brzoskwini zawierają amigdalinę. To trująca substancja, której spożywanie należy kategorycznie unikać, w trakcie jej rozkładu uwalnia się trujący cyjanowodór. Jednocześnie jedna z najsilniejszych trucizn. Człowieku. Niemożliwe. Mówiłem, że jest trucizna w pestkach jakaś. Yeah. Ja się nie zdarzyło na pewno, że zjadłem jakąś pestkę. Ja to jadłem. Nie było, ale pewnie mówię, w jakiejś ilości. Mówię, to się no jadło to normalnie. Fajnie. Jesteś pierdolnięty teraz do tego, tak. Czy jedzenie czereśni... Ten. Ale czekaj, czereśni, a ja mówię o wiśniach. O, śliw... A, no właśnie. Ja pisałem czereśni, śliwki. No. Śliwki. Szybkość. Warto pamiętać, że w pestkach śliwek znajduje się trujący skład. No kurwa, ja to jadłem przecież. No to nieźle miałeś na chacie, człowieku. Ja. Czy pestki śliwek są szkodliwe dla człowieka? Pytania ABC zdrowie. Wchodzę w to i sprawdzam. Spytaj prawo Marcina. Tak, nie należy zjadać tego i tego. Czekaj, jednorazowo. Ja dziś oglądałem coś takiego i ktoś z tego właśnie truciznę robił, ekstraktował ten. Ale ten, ja to jadłem, naprawdę. Ja pamiętam nawet smak tego i to było smaczne. Dzisiaj nawet no nie, ja kiedyś pamiętam, zjadłem jakąś... Dzisiaj przypadkowo robiąc koktajl mleczny zmieliłam ze śliwek jedną z pestek. Czytałam, że pestki zawierają amigdalinę, bla bla no bla 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 bla. Ja zjadłem to nawet gorzkie były, ja pamiętam smak doktor Magdalena pestki, Dzierba. Zjadłem. Doktor Magdalena Dzierba. Było taki gorzkie. Proszę okropnie. Się nie obawiać, ilość amigdaliny w jednej pestce na pewno nie jest toksyczna. Musiałaby no właśnie, zjeść no, pani co najmniej i kilkadziesiąt. Takie, ale to było takie mega gorzkie, to już sama przed sobą broniła w jedzeniu tego. Dobra, niedobre to ja przepraszam widzowie, że naraziłem was na niebezpieczeństwo. Nigdy nie miałbym tego na myśli. Mam coś nadzieję, że ktoś obejrzał pomyliło. Do tego momentu, a nie poszedł jeść, zanim to wytłumaczyliśmy. No, przepraszam. Mam nadzieję, że nie powtórzysz tego błędu. Zawsze googlujcie, nawet jak ktoś wam coś poleci. No i widzisz, ale nauczka została. A co ciekawe, ja to wpierdałem normalnie i... To jest dziwne, stary. Ale to było dobre, bo mówię ci, że ten środek to smakowało jest, jak... jest gorzki taki mega i niedobry, migdał. Bo to smakowało wiesz. Jak migdał.
No to było coś innego, stary. Mi się wydaje, że ty jadłeś migdały po prostu. Nie, bo pamiętam, stary, ja pamiętam, że mój dziadek normalnie łupał niebieskie migdały. Niebieskie migdały, myślałeś o nich kiedyś? No. Ale ten... Pamiętam, że mój dziadek właśnie łupał śliwkę i ja i dawał tą śliwkę gdzieś tam na bok, a pestkę brałem ja i młotkiem tak pff, i to zjadałem. Nie, mi się wydaje, że orzecha tam podkładał po prostu i to były orzechy. Nie. Oj, coś ci się pomyliło. Stary, jeżeli kiedykolwiek będzie mieć okazję, zrobię to na twoich oczach. Kupię śliwkę. No dobra. Kupię śliwkę, rozpierdolę ją i zjem to, co jest w środku. No dobrze, dobrze. Mimo tego, że wiem, że to jest szkodliwe i tego się nie powinno jeść, ale to ciekawe. No jednym nie, no. No ej, nie bawi wiem. I uczy, zobacz, kanał Śpimy. Niby głupoty, a jednak teraz wiesz, no tak, że śliwki nie można właśnie jeść. Że wiesz, że była nauczka. I że właśnie jeszcze, że wiesz, że nawet jak ci coś powie, to możesz to trzeba wygooglować. Dobrze, chodźmy dalej. To zrobi. Sam jak z tym suchym lodem mieliśmy. Jak powstaje suchy lód? O, bo na pewno... Nie, może nie na pewno z wody. Nie wiem. Z wody czy nie z wody? Jak się robi suchy lód? No, jestem ciekaw. Przygotuj wodę oraz octa. O kurwa, dobra. Laboratorium Adbastera się zaczyna. Szalone laboratorium Adbunia. Przygotuj wodę oraz octan w odpowiednich proporcjach. Zagotuj wodę, następnie dodaj do niej octan sodu. Gotuj do czasu, gdy cały octan... Jak gotować, to zimne będzie. Coś mi tu... Cały octan ulegnie rozpuszczeniu. Przelej wodę z octanem do jakiegoś naczynia. Włóż do lodówki. Ostudzony lód przelej do małych naczynek. Aha. Ja bym chciał powiedzieć tak. Twoje ciało zawiera od 60 do 70% wody. Ta wartość zmienia się w różnych momentach życia, słyszysz? Że co? Twoje ciało. Ile wody? Twoje ciało zawiera od 60 do 70% wody. Ta wartość tyle jest zmienia się w różnych momentach życia. Płód ludzki wynosi około 95, ty! Właśnie też słyszałem, że z 80 kiedyś widziałem. A po urodzeniu 77. Tak. Z kolei osoby o wadze 70 kilo. No. W osobie o wadze 70 kg znajduje się 42 litry wody. I co ty? Dużo. No, a ile litrów. Dziennie trzeba pić 3 litry, wiesz? Chyba. A wiesz, nie, że ja nie piję tyle? Znaczy... Muszę się nawadniać więcej. Tak więcej wody. Nie no, optymalnie jest chyba tak minimum 1,5 albo 2 litry chyba. Ale to i tak zależy od masy ciała. Ileś tam się powinno na kilogram tego pić? Mi kiedyś dietetyk polecił chyba, żebym pił z 5 litrów. Wow. Coś takiego. No. A wie, ale, bo, ale ja wiem dlaczego, ale no, ja wiem dlaczego ci polecił, bo jak pijesz wodę, to też na wadze. Jakoś to, no, to chyba się wypukuje. Nie, mam pojęcie. Właśnie, ja nie wiem jak to działa, możliwe, że traci się na wadze, naprawdę, już słyszałem o tym, że picie no, ale wody. Ale to nie tracisz próbuje... wody czasem wtedy, w sensie, no i tak ją uzupełniasz, ale to, nie wiem, może jakoś to przepłukuje organizm, kurwa, i się wylewa ta woda. Na pewno wiem, że jest się zdrowszym. Kanek może ta na pewno woda jest się zdrowszym. Się wypłukuje, niepotrzebna. Pijąc wodę jest się zdrowszym, bo wypłukujesz toksyny no, z organizmu poprzez tak ścikanie. O, no to może o to chodzi właśnie. Może te toksyny są cięższe. Wtedy się traci na wadze. Nie mam pojęcia. Nie jestem, kurwa, dietetykiem, więc... No, ale ma to jakiś sens. No, ma to jakiś sens. No, ja piję tak... Nie, no... No, to 2 litry to na pewno wypijam. Takie dwie butelki jak mam, no to mi na dzień to starczy. Nawet nie całe dopiję. No, to tak... A to się nawet nie skupiam, po prostu też nie piję tego regularnie, a powinno się chyba regularnie. Że tak nie wiem, co ileś tam minut z łyka wziąć ej, szklankę. Ale znalazłem... ja mam tak, że jak już się kurwa zaciągnę, to 3/4 butelki wciągam. Znalazłem dwie ciekawostki, które rozjebią ci mózg. Dawaj. Chciałbym kiedyś tego uczucia doświadczyć. Zawsze tak każdy mówił o ciekawostkach, nigdy patrz, się nie stało. Słuchaj teraz. Ile trwa twój prysznic, powiedz mi? No tak do 6 minut bym powiedział. Na 5-minutowy prysznic zużywa się średnio 200 litrów wody. Ale nie leję z tej wody cały czas. Jak nie? Tylko leję, no się, powiem ci tak. Najpierw muszę, zawsze mój prysznic jest rozjebany jakiś, muszę najpierw włączyć tą wodę, żeby się trochę rozgrzała. Ale to zawsze tak jest, ale to zawsze tak jest. Długo ona idzie jakoś, tak nie wiem. A jak to się dzieje, że woda w kranie jest ciepła? No podgrzewa się. Ale jak to się dzieje, że ona idzie do góry i ona przez kran leci w ogóle? A to ma, no bo masz dwie rurki z ciepłą wodą i z zimną, no i chyba. Też hydraulikiem nie jestem, ale to... różna jest technologia na pewno, nie ma jednej. Są na przykład takie krany, co robią ci wodę gotowaną.
Albo no, przefiltrowaną od razu się robią, ty zopę w chuj. No pod, myślę, że jest jakiś zbiornik na przykład może i podgrzewa. Właśnie ciekawe, czy jak jest taki kran, to można tej wody wylać kąpać, dowolną ilość, czy jest się można się w niej wykąpać na przykład, prysznic wziąć w tej gorącej wodzie. Można, można, bo u mnie na przykład jak nie było wody, albo coś się zdarzyło, jakaś kraksa w domu, to się brało wodę do czajnika i do miski i się myło w niej. Wiesz? Ale to się ochładzało, nie była gorąca. Zawsze u fryzjera pyta, gorąca? Ja mówię, no nie, no spoko. No tak, to tak jest. Dobra, kolejna ciekawostka, która rozjebie ci mózg. Czy wiesz, że gorąca woda zamarza szybciej niż woda zimna? W sensie, że zmienia się w lód? No. Czy o co chodzi? Niemożliwe to jest. Jest to tak, to jest efekt MPBM. To by była magia, to by była już jakaś magia. I nikt nie wie, dlaczego nie, tak się dzieje. Ja bym... Efekt MPBA. To się filozofom nie śniło nawet. Aż to wpisuję, efekt MPBA, czekaj, wpisuję to. Nie, no to głupio jest jakieś, a to co, to by było coś takiego, że jak jest taka temperatura na przykład i taka, i wkładasz ją do takiej, to wtedy to na przykład bierze taki rozpęd i szybciej leci niż to, na przykład to leci tak, a to leci tak. Przedstawiłem to właśnie wizualnie na kamerce, jakby to mogło działać. Dziękuję. Nikt już się nie musi o to pytać, ani nad tym myśleć. Rozwiązałem problem. A tak szczerze to nie wierzę w to. Coś mi tu śmierdzi. Wiem, że na przykład jak jest przygotowana woda i ją się zamrozi, to jest efekt MPMBY, zjawisko polegające na szybszym zamarznięciu wody cieplejszej od zimniejszej w określonych warunkach. Ale co, zacznij od tego, że ci się lodówka rozjebie, bo słyszałem, że nie można wkładać na przykład ciepłych rzeczy do lodówki, bo co się dzieje wtedy? Paruje? Czy coś takiego? Że później trzeba rozmrażać lodówkę. Chyba. Mama tak zawsze mówiła, ale że nie wkładaj ciepłe. Ale chodzi o to, że na przykład jak jest zimno, to tak wiesz, na zewnątrz tą gorącą wodą walisz. No ale to tak ekstremalnie musi być zimno chyba już. Nie wiem. Dziwne, co? No bo jest tak czasem, są takie filmiki w internecie, że na jakiejś Syberii czy chuj wie gdzie wylewają wrzątek i tak fajny efekt jest. No, jak gorący lód. Znaczy, co? Okej, okay, to czekaj, to by miało mieć sen, mogło mieć sen. Ale to co, zimno wtedy... No chciałbym taki filmik zobaczyć, że ktoś wylewa wrzątek i takie... Ja to chciał zrobić na ktoś żywo. Wylewa też zimną wodę. Albo ciekawe, czy jakbym na przykład byś stał, i jakbym stał od ciebie i na przykład bym tak cię chlusnął tym wrzątkiem podczas... gdzie jest zimno, czy to no, by do ciebie metr doleciało? Ode mnie to by doleciało. Poza tym tak byłaby duża różnica temperatur z tego, co jest na zewnątrz, taka, że i tak bym to poczuł, jakoś, nie wiem, czy boleśnie, czy nie. Może oparzenia bym nie dostał, ale... Sprawdzimy? Myślę, że już ktoś to sprawdził, wiesz? Do produkcji 1 kg wołowiny potrzeba 15 tysięcy litrów wody. O, to mnie zawsze ciekawiło, poczekaj, to mi się skojarzyło, nie wiem czy o to chodzi, ale bardzo możliwe. Na opakowaniach często mięsa na przykład jest napisane, że jest opakowanie 100 gram i jest napisane, wyprodukowano 300 gram mięsa. I mnie to zawsze zastanawiało, o co chodzi, że gdzie te 200 gram mięsa się podziało, jak jest 100 gram w opakowaniu, a 300 poszło. No to jest woda, woda reszta. No woda właśnie, to później już, później się zagadka rozwiązała i chodzi o to, że jest woda, no. Czyli jakbyś, ale to czekaj, czyli, bo jak wysuszysz to mięso, to jest lżejsze, nie jest wtedy 200-200 gram. No jest cięższe, dlatego na 100 gram widocznie mięsa, opakowania mięsa bez wody potrzeba 300 czy 200 na przykład i tej wody jest wtedy tyle. Głupie to jest. Potrzeba strasznie. 100 litrów. Ale to wtedy ma, poczekaj, to wtedy ma na przykład mniej kalorii czy więcej w 100 gramach? Tak samo mnie zawsze zastanawiało. Czy woda ma jakieś kilokalorie? Nie. No właśnie, nie wiem. Tak nie samo ma. Mnie zastanawiało i faktycznie się okazało, to jest dla mnie pojebane akurat, czaić, że na przykład jak masz banana, masz takiego mega zielonego banana, on jest niesłodki, nie? No. No i powiedzmy, nie wiem, przykładowe tu mówię, żebyś kurwa nikt nie mówił, ten, nie pierdolił głupot. Mówię przykładowe dane, że masz na przykład 100 gram zielonego banana i masz 100 gram takiego pysznego, słodkiego, że zielony dojrzałego jest banana. Mniej kilokaloryczny? I będzie miał cukru i kalorii. I, ja no wiem, właśnie. Z czego to wynika.
jak to się dzieje, że w tym samym bananie się dzieją takie rzeczy, że ja jednego dnia zjem banana i on będzie miał tyle kalorii, a drugiego dnia zjem tyle i będzie miał inne kalorii. Bo to są procesy chemiczne, które powstają poprzez powstawanie glukozy. To mi się w pale ledwo co mieści. Glukoza rozkłada się na cukier. Jeszcze się mieści, ale ledwo. Nie wiem, czy teraz pierdolę głupoty, ale z tego co pamiętam, glukoza przemienia się w cukier i to powoduje, że to jest więcej cukru. Człowieku. Ale to jest w skórce banan, nic się z tym nie dzieje, nikt tam nic nie dodaje i coś się tak wartości zmienia. Dobra, a teraz ci dam bardziej rozpytającą błysk. Pojebany jest ten świat, człowieku. Dam ci bardziej rozpytającą błysk ciekawostkę. No. Czemu tubka kleju w kropelce jest płynna, a jak ją wylejesz to schnie i jest ten, ha? O kurwa. Bo ma dostęp do powietrza, a tak to nie ma, wiesz? Tak, tak, oglądałem też doktora z TikToka i on to mówi. A, to nie, to pomyślałem to przed chwilą w sumie, ale... Ale co do wody... Miałby to jakiś sens. Co do wody, bo zadałem pytanie, ile kilokalorii ma woda i sobie tak pomyślałem, ale zanim to wpisywałem, to już pomyślałem sobie tak. Wodę możesz pić, ale umarłbyś jakbyś pił tylko wodę. Bo trzeba jeść, bo musisz dostarczyć kalorie i w ogóle... A, tak, ale dłużej więc wytrzymasz... Woda... Dostarczając samą wodę niż samo jedzenie. Wow. Nie pamiętam danych, zaraz możesz je sprawdzić, potwierdzić, ale wiem, że bez jedzenia da się wytrzymać chyba z miesiąc albo do miesiąca jakoś pijąc samą wodę, a jakbyś jadł samo jedzenie i nie pił wody, to też zależy co byś jadł, bo niektóre pożywienie ma wodę jakąś. Dwa dni chyba. No właśnie zależy od tego co byś jadł, bo niektóre rzeczy mają wodę, na przykład jakbyś jadł arbuzy same, no to byś więcej dożył niż jakbyś jadł same kiełbasy na przykład, nie? No tak, ma więcej wody, to jest normalne, byś jadł No tak, więc to też ale ciężko to już ci mówię. Wyliczyć, woda ma 0 kilokalorii. Woda ma 0. No ma, więc twój organizm nie miałby energii po prostu, nie? Tak. I wtedy tą energię zacząłby czerpać z organizmu. Ale z pojebane. Bodajże z tłuszczu, czyli to, na co jak przerzucasz organizm na dietę keto, no to twój organizm wtedy bierze energię z tłuszczu, jeżeli nie dostarczasz mu tych węglowodanów, białka, który normalnie jest przyzwyczajony, ale który bierze tą energię, nie? Ale spojebane, stary. No jest to w sensie, ciekawa sprawa, nie? Zobacz, to jest, nie przeżyjesz, to mózg nie przeżyjesz bez tego i bez tego i oba są ci potrzebne, a oba są tak spizdy totalnie, że masz wodę i jakieś żarcie. No które też notabene jest wodą. Czym to się sprowadza, jakby ten składnik? Woda, jakby to co się dosłucha do organizmu, to jest określane jako makro czy tam mikroskładnik jakiś, ale to jest... Mam... Do teraz chemii to można przez sprowadzić? Przez to, że... Poczekaj, coś powiem. No przez to, że taką rozkminę mamy i że teraz tak rozkminiamy, czuję się na maksa głupi i jest mi głupio, bo wiem, że ktoś z naszych znajomych to będzie oglądał, a już słyszałem dwa feedbacki, że ale wy pierdolicie, wy udajecie takich głupich, czy naprawdę tacy jesteście? Ja mówię, no stary, udajemy. No trochę tak... Trochę tak jest, jakby ja mam wiedzę na te tematy jakąś, ale to nie jest taka kurwa wiedza książkowa czy jakaś, no jakby, ja też tak coś tłumaczę, ja nie lubię tłumaczyć tego dosłownie, bo w głowie mam zawsze więcej tych informacji, a mówię takie, które mogą wychodzić na debila. Ale jak to się dzieje, że woda jest w tym obecna i że woda ci nie dostarcza energii? Ale bez wody po co jest nie ta woda w ogóle? Kto to wymyślił, że woda? Po co ta woda? A gdyby nie było wody, to nie byłoby życia. Masz życie na Księżycu? Nie masz, bo nie masz wody. A jest woda na Marsie. Na Marsie podobno jest. No jest. I to słodka chyba. Nie uważasz, że Mars to jest taka planeta, która kiedyś była planetą normalną, ale rozjebało ją coś? Jaką planetą normalną? O co ci chodzi? No, że było sobie życie tam, wszyscy żyli normalnie i ktoś tam pierdolono bombę albo coś tam się stało. No i czemu dalej się nic nie stało? Bo nie było innych wszyscy. Już. Nic w ogóle, żaden mikrogatunek nie przeżył. A może siedzi ktoś tam w pokrywie Marsa i mówi, ty kurwa, żeśmy rozjebali może planetę. Może się schowali w środku. Tak, może i oni tam siedzą. I oni tam siedzą i mówią, ale żeśmy kurwa rozjebali planetę, nasi dziadkowie rozjebali planetę, kurwa, musimy tu siedzieć teraz. Nawet nie dziadkowie, kurwa, to ile pokoleń by musiało być. I teraz lecimy my, kurwa, i będziemy zaczynać robić wykopaliska, te badania i rozjebiemy im coś i umrą. Ej, był taki film. No to nie był czas ten, na którym byliśmy w kinie. Byliśmy. No właśnie, tam było, tylko to było na Księżycu, że oni w środku Księżyca siedzieli. No, ja pierdolę. Nie było coś takiego. Ale no, nie masz taką tak przekminę. No to, z tym ty się skojarzył. Jak to jest możliwe, żeby to wymyśliliśmy teraz, aż taki film jest? No może ci się właśnie to powiedziałem przed sekundą, że może ci się podświadomie to skojarzyło właśnie, no. Ale jaja. Mózg też jest pojebany, nie? Że takie, masz takie gówno galaretowate i to ci funkcjonuje, to ci powoduje w ogóle, że wszystko ci działa, patrz. Możesz pomyślić, co chcesz zrobić. Ten.
Możesz pomyśleć, co chcesz, no niektóre rzeczy ten palec są takie, zgiąć, wiesz, i zginasz ten palec, to jest pojebane, no jak tak, to działa. Ale nawet o tym nie myślisz, jakby. A wiesz, robisz do procesów to... musi zajść? Ale jakby na takie podstawowe rzeczy to jest, kurczę ty, strasznie automatyczne, automatycznie to robisz, jesteś w stanie. No. Na przykład, czekaj, ciężko było coś, takie, było coś takiego, że na przykład jedną ręką robisz tak, kółko, a drugą tak, kwadrat. Nie, kurwa, no jest to jakieś ciężkie. Nie, nogą prawą, synchronizacja lewą nogą, półkul. Nogą i w drugie strony. A to było łatwe, ale to kółko, żeby, to znacznie mimo tego, że jest ciężko, kurwa, równy kwadrat narysować, więc nie wiem, czy dobrze to robię, chuj wie. Wiesz tak? Jakby. Umiem, no. A wiesz, czego nie umiem na przykład? O, po, nie wiem, czy to umiem, czekaj. Raz, dwa, trzy, a czwórki, jak podskazuję, raz, dwa, trzy. I cztery już mam taki problem, że już tu tak na kamerze to wygląda tak... No bo tutaj nie sięga, no, już ten... Tu jest, dotąd to mam taki zakres, że jak tu już podtrzymuję, no, to jest tak ciężko, kurwa, więc no, tak zawsze cztery pokazywałem. Brudny palec masz. Ujebałem se, no. No właśnie. Więc to jest kurwa... A wiesz, że mózg jest właśnie co do mózgu, jest taki duży, kurwa, nie? No. Nie jest taki, że tutaj taki jak a ja spadku, taki... szukałem dzisiaj ciekawostek. Nie, no jak do jest filmu? Taki? Przecież widziałem, są jakieś mózgi w zalewie. I on taki nie jest duży wcale. Mózg w zalewie, kurwa, pyszności. No, nie wiem, to chyba coś mi tu nie ale pasuje. Ale pierdolę taki mózg. Jakbyś zjadł czyjś mózg, to byś się stał mądrzejszy, czy głupszy, czy nic by się nie... Oglądałem taki serial, że babka opierdlała mózg. Byś się zesrał na przykład. No. To powodowało, że miała wizję. Ale potem poczekaj, zombie jedzą mózgi, nie? Bo one kiedyś... są takie ogłupiałe. No ale jak zjedzą czyjś mózg już, to co? No, tamta osoba zamienia się w zombie też, ale ta osoba, co zjadła ten mózg, nie staje się mądrą, normalną osobą. Tylko dalej jest zombie. Kiedyś w okresie Halloween był jakiś flashmob w Bielsku odnośnie zombie, ludzie się przebierali za zombie i ja akurat wtedy byłem na mieście, No i szła ze mną grupa nastolatków i jedna dziewczyna powiedziała, że mózgi, chcę mózgu, a ja sobie pomyślałem, no przydałoby ci się kurwa w chuj. Kurwa, przepraszam, jeśli coś miałem głośno, no ale śmieszne to było. Ale się kurwa obudził papugą, teraz ktoś kurwa. No to śmieszne było. No, dobra, spójrz dalej. No i spać. Nie no, ale to są popierdolone przekminy. Właśnie jak szukałem ciekawostki do odcinka, to wyskoczyły mi też ciekawostki o ludzkim ciele. I tam była na przykład taka ciekawostka, że mózg nie może cię boleć. Nie ma możliwości, żeby cię mózg boleć. Ale łeb boli czasem. I właśnie było wyjaśnione, że tak, to gdzieś ból głowy, tutaj tak boli. Tutaj, ból głowy tutaj wynika tak z ciśnienia przepływającej krwi, która tam płynie. No ale to co wtedy boli? Bo na przykład ze stresu, mózg. Na przykład ze stresu ci się, wiesz... zmienia ciśnienie w głowie, tak? Ciśnienie krwi ci rośnie i zmienia ci się ciśnienie i cię boli łeb. No, ale to dlatego stare baby boli. Dlatego stare baby mówią, ale mi ciśnienie skoczyło, głowa mnie boli. Wszystko jasne. No widzisz, wszystko wiedzą. To teraz też nie będziemy mówić, że mnie głowa boli, tylko mi ciśnienie skoczyło. No. Ale to też zależy od ciśnienia. To na a mnie na przykład boli łeb, a jestem wycilowany, o co chodzi teraz. No to może wcześniej nie byłeś wycilowany i to dopiero z takim opóźnieniem weszło. Taki pospinany, no ziomal. No bo tak czasem jest, no bo jak jestem wkurwiony, to też mnie nie boli głowa, a później może na przykład zacząć boleć. No. Ja pierdolę. Dziwne. Dużo rzeczy w życiu jest dziwnych, w ogóle, kurwa, nie wiem. Co jeszcze jest dziwne? Dziwne są komentarze pod tymi filmami na przykład naszymi. I ktoś napisał ostatnio komentarz to się taki. Czytaliśmy wczoraj. O! Ktoś mi napisał na przykład dzisiaj na Instagramie. Napisał mi tak. Zacząłem ziewać, jak pierwszy raz ziewnąłem, jak ty ziewnąłeś. Ja mi się nie chciało ziewać. Czekaj, bo ja miałem jakąś wiadomość do kogoś. O! Ktoś napisał tak. Jeszcze raz zaczniecie gadać na śpimy o horrorach albo o koszmarach, to przestanę oglądać filmy o spimy z playlisty. To jest kurwa ten. No ale co z tego? Co cię to boli? Bolą no bo się boi się, horrory? No. Nie chcę oglądać takich rzeczy. Hmm. Szkoda, właśnie ja lubię do snu zawsze oglądać takie jakieś rzeczy. TikToki. Nie przejmuję złą energię tego filmu, nie przejmuję złej energii. Były takie komentarze gdzieś. No zawsze są takie.
No jest taki, jest taki TikTok na TikToku, gdzie koleś pokazuje, że ma dom nawiedzony. TikTok na TikToku. I pokazuje, że ma mieszkanie nawiedzone i pokazuje różne rzeczy, że ten, że tam coś się odpierdala i mówi, tak? O, wypierdalaj, o, idę stąd. Patrzcie, widzieliście, patrzcie. Nie, ale naprawdę tam jakieś chore rzeczy się dzieją, że to krzesło się przesuwa i w ogóle. Gdzie pasaj, widziałem film ostatnio, gadał z duchami, miał takie aplikacje na telefonie. Mieliśmy nie gadać o tym. No wiem, ale on miał aplikację na telefonie, która normalnie głosem Google'a mówiła mu, co, się, co to duch powiedział. Tak, Dawid obok. Czech do Momo dzwonił, no, wiesz? No, Dawid Czech. I do Minimajka co dzień w nocy też dzwonił. Tomek i przyjaciele przejechał Dawida Czecha, wiesz. Nowa aplikacja, czemu to wyskoczyło i to widać? Randonautica. Używałeś jakieś randonautyki? Pójdziemy kiedyś w jakieś... Tak, pojechałem tam rowerem kiedyś, na jakąś stację benzynową mnie zaprowadziło. Co tak się trzaska dzisiaj w tym domu? Ciekawego. Ej, też tak macie, że... Co ci jesteście... trzaska? Patrz, ty nawet nie masz, bo ty mieszkasz sam cały czas, ale mam pytanie, no. Że jak mieszkacie w domu na przykład, nie? I jesteście sami, no. bo ktoś gdzieś pojechał na przykład, i to wam się wydaje, albo do pracy poszedł, albo coś, to wam się wydaje, że tak kurwa wszystko słychać, coś trzaska, ktoś wchodzi, tak się wydaje, jakby cały czas... No zależy co robisz, jak leżysz na łóżku i nic nie robisz, to się na tym skupiasz i to słyszysz, a... Ale powiem ci tak, jak u mnie w domu rodzinnym jestem, to tam coś cały czas napierdala, bo wiesz, rury, tu coś, no ma jakieś tam lata ten dom. Dach, ja mieszkam przy dachu blisko, dach blachszany potrafi też napierdalać sobie jakieś najbardziej rury. Byłem zesrany, jak spałem sobie w nocy i na przykład orzek spadł z drzewa, tak na taki blachszany dach, takie puf. I ja taki To nie, jakiś byłem obsrany, bo kot się chyba wjebał na dach albo na coś i zaczął drapać. No mówię, co tak drapie? Jakiś dach. Ja kiedyś miałem szczury na strychu i też napierdalałem. O. Ja nietoperze miałem zawsze i się ich bałem wchodzić na strych, że mi się wplączą we włosy jak w filmach i mnie ten zarażą czymś. Ale to jest... Nietoperze zawsze zarażały, czymś i krew zjadały, wypijały. Nietoperze no wiem, no one się boją bardziej niż ty i poza tym one są ślepe i cię nie widzą nawet. A ja na przykład się boję takich kurwa małych zwierząt, szczura na przykład. Małych? No mam tak, że nie tyle... Szczura, właśnie znaczy... zależy, nie no, myszy na przykład bym się nie bał, a jest mniejsza niż szczur. Ale szczura bym się bał, bo to jest jakby już, no wiesz, one coś roznoszą, jakieś choroby, ja bym się tej choroby bał, nie chciałbym kurwa właśnie choroby dostać. Ja mam tak, że nie tyle, wiem, że to, się boję tego, że mówię, ale jestem wystraszony, ale się boję, tylko jakoś tak mam, że to jest taki, taka odraza do tego, czuję taką odrazę do tego. Do żaby, do szczura, do myszy. No ja nie, zależy. Zależy od gatunku, czy to jest trujący, czy przyjazny i można sobie go pogłaskać. Bo są żaby, które możesz pogłaskać, a są jakieś ropuchy, które cię otrują na przykład, czy coś zrobią. Możesz polizać, żebym się takiej bał. Ale takiej żabki zwykłej, to nie, to fajne, śliskie takie. Nie łapałeś żab nigdy w dzieciństwie? Nie. Kurde. Wbijaliśmy patyki na przykład, nadziewaliśmy na patyki żaby też. Ja, co, ze Shreka to wynieśliście i smażyliście na ognisku. Ja nie, w Shreku nie jedli żab, tylko szczury, a żaby dmuchali i balony z tego robił. U mnie się ślimaki na przykład, jak była deszczowo i były grządzki, jakieś pomidory i tak dalej. Ślimaki to, się to brało, ja hodowałem. To się brało to ślimaki, zwierzęta. To się brało ślimaki i się na przykład albo przecinało nożem takim, że na pół. Albo się brało i się sypało solą, żeby nie podchodziły. Było nie, jedną krzywdę dla zwierząt taką zrobiłem, to mrówki paliłem lupą. Ja pod lupą, tak ciepełko. No to tak, ale tak to nie. A tam wiesz. Albo najgorzej, jak sobie idziesz, nagle taki chrup, ślimak. No to tak się zdarza na mieście, bo jak deszcz spada, to wychodzi tego milion na ulicę i tego nawet nie widać czasem. No i sobie idziesz, nagle chrup, a mówisz, o kurwa, właśnie kogoś zabiłem. No wiesz, o tym ty nie powiedziałeś chyba, że... Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. To są takie bez skorupy i ze skorupy. Ja myślałem, że te... Bez skorupy to są takie, co wyszły ze skorupy, bo te też skorupy tak w szczęście leżą. Też takie myślałem. Myślałem, że to takie ten. A to jakieś inne są podobno. To są inne i generalnie jak zabijesz skorupę ślimakowi, to on ginie, bo on, to jest jego część ciała. No bo to jest tam przyczepione to jest jakoś tam, tak samo jak żółwia. To jest tak jakbyś zgniótł człowiekowi czaszkę po prostu, no w sensie generalnie no ten. No może nie do tak. A w ogóle no, żółw ma strasznie popierdolony przekrój. Żółwie są w ogóle powalone. On no ma strasznie pokazałeś popierdolony mi ten przekrój, przekrój żółwia i nie był jakiś chory wcale. No normalnie. Jak nie? Przekrój żółwia nie, jest mnie nie zaskoczył ten przekrój żółwia, ale żółwie są... Dziwne, takie duże na przykład jak są, mają takie skorupy dziwne i one tak chodzą, takie dinozaury jakieś. W ogóle niektóre są takie zwierzęta, które jak sobie na nie patrzysz, to tak mówisz, że to, nie wiem, no koniki morskie człowieku. Na przykład. No weź sobie wpisz
konik morski i popatrz na to, no to przecież to widzisz, jak to wygląda, jak jakiś dinozaur. Ty sobie wyobrażasz, no nie wiem, żółwia? Są takie zwierzęta, które, wiesz, nie widzisz ich na co dzień. Ale słuchaj. Jak kot, pies, ptak. Słuchaj. I to się dziwne wydaje, że takie coś istnieje na naszym świecie po prostu. Bo ty sobie wyobrażasz żółwia jako taką postać, która jest po prostu jak człowiek, taki ziomeczek, taki gekon, kurwa, i on sobie wskakuje do takiej skorupki, tam sobie siedzi, nie? A nie to tak wcale się tak nie jest. Żółwia. A to wcale tak nie jest. Ta skorupa to jest część jego ciała, on jest to przyklejony w środku. No tak, no bo te, no nie wiem skąd ty to wziąłeś, z Żółwi Ninja chyba. Że on zdejmował skorupę i nie wrzucał w oponentów. No była taka gra, kiedyś się grało w jakąś grę i tam się strzelało żółwiem i się rzucało skorupą. Super Mario. Co ty mówiłeś, konik morski? No, no a to był temat, poruszyłem taki, że są zwierzęta, które są po prostu, jak na to patrzysz, to ci się wydaje, że to jakiś dinozaur jest. A czemu, no nie wiem, przykładowo konik morski, czemu no. Czemu konik morski? A jak to w ogóle wygląda? Nazywa się konik morski, czy to nie wygląda jak koń w ogóle? Konik morski. Czemu koń? No to się nazywa w ogóle, wiesz, jak pławi konik, ryba, z ryba. Jakie to jest dziwne. A to jest małe, wiesz, że to takie jakieś jest? No, ale fajne, chciałbym takie coś w akwarium mieć. A ja w ogóle chciał koni? Akwarium mieć. Nie wiem. Widzowie, obiecuję wam, że tutaj, gdzie jest ten napis, tu, gdzie jest ten napis w tym domu, mówimy Noelo, tam będzie stało akwarium i będę miał wodę i tam będzie taka fajna grzałka i ona będzie tak prum, 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 prum robić i tam będą rybki w środku. To będzie dojebane, stary. To jest jakiś smok. To jest smok. Ja muszę akwarium kupić. Ile kosztuje akwarium i rybki? Po co ci... Nie wiem, iść do rybnego. I co? Weź. Ty, można w AR zobaczyć go. Nie, co to jest? Aha, bo to rozpoznaję, co, czym to jest. Pławi konik. Nie heraldy, jakie dziwne te są nazwy. Chciałbyś być naukowcem? Siedzisz i odkrywasz takie gatunki. Nie no, to jest odkryte w sumie, ale... Że ktoś tak sobie musiał kiedyś siedzieć, patrzył te rzeczy, nazywał je... W ogóle i pieniądze za to dostawał. Kurwa, filozofom się to nie śniło. No. Co teraz? Ale mi się marzy mieć, a propos tego co mówiłem, że mi się marzy w chuj mieć takie ładne akwarium, w którym jest tak ładnie, wiesz, wybudowane jakieś tam a jak drzewka. Masz psy, jak on by tam wskoczył i się na przykład utopił i ryby by wypłynęły, albo by zjadł ryby. Człowieku, ja to chcę mieć tutaj. No, no i co z tym problem? No, w czym? Ale to śmierdzi, trzeba myć. No, ale to jest przyjemność z tego, to jest fajne. No co jest? Kup se ekran i puść ryby w tle. Ty chcesz mieć kota, kup se kurwa ekran i se puść no, ale kota możesz pogłaskać. Ryby możesz nakarmić na przykład, no ładne są, to jest żywa dekoracja. No, zwierzę, no, czaisz? Żywa dekoracja, no. No tak. To jest śliczne. Znaczy ja ci powiem tak, no. Takie małe akwarium bym miał w piździe, ale jakbym miał takie na całej ścianie jak Robert Green, kurwa, w biurze, to by było już coś. Dobra, przekonałeś mnie. To nie są tanie rzeczy. Przekonałeś mnie, jutro idę kupić akwarium. No i ciekawe jakie. Ale w sumie to by ci pasowało, tak w rozmiarze jednej z półek, no, tam postawić tam. Na tym, no to by muszę pasowało ci. Zobacz, to ma. Ale jak ty to chcesz w dekorację do tła, to nie wiem, czy to... No zobaczymy, co tam wykombinujesz, no. Ale pytanie, bardziej mnie zastanawia, czy jak włączę lampę tam zwykłą, to czy się nie będzie odbijać światło od szyby? Wiesz co, jak włączysz światło do nagrywania, to ryby będą takie, co tak świeci na niebiesko i różowo? Co to za event? I zaczną tańczyć. O, ja im tego hulajta tam wpierdolę do wody, będę mieć tak na stream decka, będę miał światełko do ryb przełączanie. A weź taki karmnik kup na stream decka, taki automatyczny feeder, na pewno takie są. No, a właśnie, ty, jak się ma rybki, to potem problem jest. Poczekaj, muszę teraz o tym pomyśleć, bo mi teraz powiedziałeś, faktycznie. No jaki problem? No na przykład wyjadę do domu, do Bielska i kto będzie no karmił właśnie rybki? Na ile? No właśnie automatic feeder, ale na ile można tak sobie pozwolić na nieobecność w domu? Nie wiem. Się wydaje, że ryby raczej, no nie wiem, no z dwa tygodnie może, nie wiem, no. No przydałoby się tak z dwa tygodnie, chociaż żebyś sobie wierzyć na jakieś wakacje czy coś, mógł pojechać na przykładowe te dwa tygodnie, nie? Ej, jest taki automatic feeder, jest takie coś faktycznie. No tak, ale poza tym też musisz czyścić to, więc... To ale jak puścisz filtr, załatwia. No to dwa tygodnie może lecieć. Właśnie pytanie, jaki jest czas możliwy do pozostawienia ryb w domu. Na Shopee jest automatic feeder na przykład. O.
A ten, moja siostra na przykład kupiła sobie akwarium, bo chciała mieć. No. I zadowolona była? Tak, bardzo, zwłaszcza, że glonojad, którego kupili, opierdolił wszystkie ryby. Taki duży się stał, taki jak się merdzował, taki duży. Pierdolił wszystkie ryby. Właśnie, bo się kupuje glonojady też, bo glonojady są super. No one czyszczą, nie? One czyszczą akwarium. Tylko, że... No ale też nie można pewnie jakichś tam gatunków. Aha, mogą, czyli tak, mogą trzeba wszystkie. Uważać. Mhm. Ale kurwą trzeba być, żeby zjeść ryby inne. Śmieć taki. Czemu? Kupujesz no, głodny był. No, ale kupujesz taką tak samo rybkę. Można powiedzieć, że też jesz krowy na przykład. No dobra, to, ale tak ja samo nie, działa. To nie jest tak, że ja mieszkam z tą krową przez 2 tygodnie, a potem tak opieram, mówię, chodź tu kurwa, ufa. I się jem. Są tylko... tacy też ludzie, no. No tak. A bo na przykład pieska swojego masz, chce pieska i żyje przez 2 lata i tak to taki stary się no robi, to w sumie go tak, w ten sposób to tak, okej. Okay. No stary. Bo przyznaję rację. No ale on nie myśli by chyba o takich rzeczach. Inne jest... społeczeństwo człowieku. A może on je ryby, bo glony się nie robią, jeść. Bo czyste akwarium jest i on mówi, kurwa, mało tych glonów, dobra, chuj, nie będę już wegę. No później się, jak mało ryb jest, to co, on sam będzie te glony robił i no jak to zrobi? No o co chodzi? To tak jakbyś zesrał się i to zjadł. Głupi jest ten glonojad, to ja nie mam głowy nawet do niego. No. Bez sensu to pojebane jest. Pojebane to jest, a bo są ryby, które jedzą ryby, to też jest pojebane. No taki kanibalizm trochę. A czekaj, a jak się ma ryby na przykład i masz ryby i to są człowieku, ryby... nawet... Ale poczekaj, i to są no. Samce i samice, to one się walą normalnie w tej wodzie i masz więcej ryb? Nie wiem, jak one robią takie rzeczy. Czy jest możliwe, że kupisz rybę na przykład 2 i nagle budzisz no, się rano i jest 20? Się rozmnożą. No jeżeli pewnie jakieś gatunki, czy te kupisz rodzaje tych ryb jakieś, to na pewno jest jakaś szansa, to pewnie musisz już... Kurde, w sklepie zapytać, czy one się rozmnażają, czy nie. To mnie jednak odwołałeś od mojego pomysłu nie zakupu wiem. Rybek. Musisz spytać pana się... w sklepie, albo panią, proszę pani, czy te ryby się rozmnożą mi? I czy będzie ich więcej później za jakiś czas? Ja bym czas? Się bał kupić takie ryby opcja. Jednak, bo jakbym kupił ryby i one by się rozmnożyły, nie to potem... Się, tylko się spytaj, kto pytań nie miałbym się nie serca, boi. Nie miałbym serca ich spuścić w kiblu, jakby były takie małe. A czemu miałby się spuszczać w kiblu? No bo nie zmieściłoby mi się jeszcze tyle rybek. No to one chyba też myślą trochę i na przykład jak widzą, że nie ma miejsca, to się nie walą, nie? Czy nie? Nie wiem, czy kurwa. Wyjebane mają, kurwa. Chyba mają wyjebane. Też ciężko stwierdzić w sumie, więc co dopiero takie rybki są mądrzejsze, tak. Czy nie? Dobra. Chyba raczej nie, dobra. To tyle w temacie wody. Siema widzowie, na razie. Trzymajcie się, dobranoc. Siemanko.